Witam wszystkich na pierwszej sesji terapii zaburzeń nerwicowych w wirtualnym gabinecie doktora Nerwicy. Oczywiście, na wstępie chcę zaznaczyć, że to nie może zastępować prawdziwej terapii ani prawdziwej diagnostyki w gabinecie lekarskim. To nie może być zamiast. Zamysł tej serii jest taki, żeby przedstawić dokładnie, czym jest terapia żeby wciągnąć w was pewien taki wirtualny troszeczkę proces terapeutyczny autoterapeutyczny który może będzie uzupełnieniem może wiedzy może doświadczenia może autentycznej terapii a na pewno ma być pro, uzupełnieniem procesu zdrowienia czy ma być takim, taką częścią która pozwoli częścią jakiejś większej całości która pozwoli wam wyjść z zaburzeń nerwicowych i od razu muszę tutaj przestrzec wszystkich, którzy oczekują jakichś cudownych metod czy cudownych technik, no niestety nic takiego nie ma. Czasem wychodzenie z procesu z zaburzeń nerwicowych to długi proces. Dlatego to, co mogę na pewno powiedzieć, to udzielić wam wsparcia i zapewnić, że jeżeli wytrzymacie w tym procesie, to na pewno może być lepiej. Dlatego że nerwica w życiu nie pojawia się przypadkiem. Ta struktura tych, tych filmów będzie tak opracowywana, że będą po prostu numerowane sesje: sesja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, żeby to łatwiej po prostu było znaleźć na kanale doktora Nerwica na YouTubie i żeby można było będzie też taki podtytuł na przykład sesja druga asertywność sesja trzecia na przykład techniki behawioralne tak tak żeby można było to sobie jakoś ułożyć ja przez lata pracy z osobami z zaburzeniami nerwicowymi opracowałem sobie taki system myślenia o leczeniu zaburzeń nerwicowych który może no czy on jest autorski? Na no pewnym sensie jest autorski, bo to jest jakieś moje spojrzenie, natomiast oczywiście bazuje na pewnych, pewnej wiedzy doświadczeniu pokolenia terapeutów. Ja lubię myśleć w ten sposób o tym, że są trzy poziomy leczenia lęku. Jest poziom zwany behawioralny, czyli to, co możemy zmieniać za pomocą zachowań. Jest poziom poznawczy, czyli to, co możemy zmieniać za pomocą rozmawiania ze sobą w myślach jest poziom tak zwany, jak sobie roboczy nazwałem egzystencjalny, czyli to jest taki poziom, co musimy zmienić w ogóle w życiu, żeby te objawy nerwicowe były mniejsze. Czyli, krótko mówiąc, co nerwica chce nam powiedzieć przez to, że się pojawiła. Dlatego, że to jest tak, że nerwica Oczywiście y, pojawia się w wyniku pewnej predyspozycji, wrażliwości, wychowania, ale też nasilenie jej objawów może nieść bardzo istotną informację z, z naszej nieświadomości dla nas samych no, co, y, co my musimy w życiu zmienić? Dlatego, że to jest tak, że nasza nieświadomość no, nie potrafi z nami usiąść przy stole i powiedzieć: Słuchaj, żeby było lepiej to, zmień to, czy tamto, tylko wysyła nam właśnie często takie sygnały za pomocą takich nieświadomych komunikatów w postaci objawów. Tak? I dopiero rozkodowanie tego powoduje, że jeżeli zmieniamy swoje postępowanie, to nagle te objawy nerwicowe stają się dużo, dużo mniejsze. Tak więc proponuję zacząć od takiej wstępnej w ogóle akceptacji tego, że te zaburzenia nerwicowe występują. Czyli no, nie ma sensu kopać się z koniem, tylko trzeba raczej się z nimi zacząć spróbować zaprzyjaźniać i to będę proponował, i odczytywać, co one chcą. I na różnych poziomach, również często farmakoterapii, zmniejszać objawy tej nerwicy. Także tutaj też chcę podkreślić, że niezbędna jest konsultacja psychiatryczna, niezbędna często jest konsultacja innych lekarzy, innych specjalności, ponieważ do zaburzeń lękowych może dochodzić również w wyniku różnych innych schorzeń, czy niedokrwistości, czy niedoczynności, czy nadczynności tarczycy, prawda, i tak, dalej, i tak dalej. Też w, musimy tutaj od razu to zróżnicować z depresją, tak? że, że zaburzenia lękowe i depresyjne to są, to są dwie różne rzeczy. Mogą być zaburzenia lękowo-depresyjne, dlatego że często w wyniku prze, przewlekłych zaburzeń lękowych dochodzi do obniżenia nastroju. To są różne takie szczegóły. Ja nie chciałbym na tej pierwszej naszej sesji właśnie poświęcać czasu na takie różne rzeczy. To będzie czas na to w następnych filmach. Natomiast chcę Was zachęcić do, do czegoś takiego, żebyście pisali o swoich pozytywnych doświadczeniach. W walce z nerwicą, o swoich doświadczeniach, co pomaga. Możecie to robić tutaj, w komentarzach na YouTubie, możecie to robić na Facebooku. Jest też grupa taka Doktor Nerwica, chcę wyjść z cienia zaburzenia, która jest grupą strony Doktora Nerwica. I tam dzielić się wszystkimi swoimi pozytywnymi doświadczeniami. Chciałbym, żebyśmy stworzyli taką szerszą. Społeczność osób, które wychodzą z zaburzeń nerwicowych, a ja tutaj w tym wirtualnym gabinecie będę prowadził taką wirtualną no, terapię to, to może nie to słowo, ale inspirację może do tego, żeby, żeby lepiej sobie pomagać, żeby spróbować siebie zachęcić do skorzystania z pomocy, żeby pewne tematy. Oswoić i wtedy może będzie łatwiej korzystać z pomocy, dlatego, że trzeba to wyraźnie podkreślić, że to jest zaburzenie, tak? I tutaj nie ma, nie ma mowy o chorobie psychicznej w sensie utraty kontroli, czy utraty sprawczości, czy utraty krytycyzmu. Tak? Pragnę wszystkich uspokoić, że te wszystkie objawy, które omówię w następnym y, filmie, w następnej, na sesji drugiej zrobimy sobie taką sesję, to ta jest taka wstępna, y, gdzie się poznajemy, a następna sesja będzie taka sesja y, diagnostyczna, tak? gdzie, gdzie troszeczkę przyjrzymy się, no, y, czym jest ta nerwica i y, 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 czym ją jeść. Tak? Natomiast pragnę uspokoić wszystkich, że y, skorzystanie z pomocy, nie, nie skutkuje żadnymi negatywnymi tutaj konsekwencjami i bardzo do tego serdecznie namawiam. Pierwsze takie zadanie, bo będę starał się dawać po każdej takiej sesji pewne różne zadania terapeutyczne. tak? I tak sobie pomyślałem, że takim pierwszym zadaniem i to Możecie pisać, właśnie, czy na fejsie, czy na grupie, czy na YouTubie, to będzie, wyobraźcie sobie, że ta m, terapia zakończyła zakończy się sukcesem. Zakończyła się sukcesem. To po czym to poznacie? tak? Napiszcie o tym, tak? Wyobraźcie sobie taką sy sytuację, że jesteście gdzieś w przyszłości i ta terapia wirtualna, nasza realna, tak? Y y gdzieś tam w, w waszym, w wasze terapie, tak, czy na które ewentualnie chodzicie, zakończyły się sukcesem, tak, to po czym to poznacie, jak będzie wyglądał Wasz dzień, co będziecie robili, jak będziecie żyli, tak, wrzucajcie to wszystko, ja to będę czytał i się do tego odnosił, tak, Bądź postaramy się stworzyć pewien rodzaj taki, a, takiej świadomości zbiorowej i pewien rodzaj takiej interakcji, tak, bardzo jestem też ciekawy, czy to jest możliwe i jak to, jak to wyjdzie w praktyce. Również będę starał się mówić tutaj, prowadzić tą wirtualną, taką inspirację terapeutyczną, powiedzmy, na takiej zasadzie, żeby mogły również skorzystać z tego osoby, które są rodzicami ich, i a, no, mają na uwadze to, żeby wychować dzieci bez nerwicy, bez zaburzeń lękowych. Również tak sobie pomyślałem, że jeżeli są terapeuci czy inni specjaliści, to też. Może pewne inspiracje mogą czerpać z moich doświadczeń. Chętnie się dzielę swoim doświadczeniem. Uważam, że to jest pewna zbiorowa mądrość, która wszystkim służy. Z takich formalnych kwestii. Mam na imię Marcin Matych. Można mnie znaleźć pod pseudonimem doktor Nerwica. Jakoś tak mi się podoba. To, to taksywka, którą przybrałem, I, i serdecznie Was zapraszam. Mniej więcej za 3-4, no mniej więcej raz w tygodniu, nie później niż raz w tygodniu, będzie się pojawiał kolejny film. Możecie kliknąć sobie subskrypcję, więc wtedy będziecie mieli powiadomienia, że jest kolejny odcinek. Serdecznie Was zapraszam do współpracy. Bardzo jestem ciekawy Waszych komentarzy. I myślę, że to będzie dla Was bardzo ciekawe i inspirujące. Pozdrawiam.